Dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku TOP 10. Tym razem, moi drodzy, to będzie TOP 10 najlepszych tekstów. Owa, nie wiem jak to nazwać, ale teksty, które zawsze, że tak powiem, przechodzą ciarki, gdy na przykład zagrywana jest karta, albo rozśmiesza za każdym razem, albo wzbudza jakiekolwiek emocje. Oczywiście jest to moje subiektywne TOP 10. Wy możecie spokojnie napisać w komentarzu, jakie jest wasze top 10 najlepszych tekstów kart Gwinta, które lubicie. No i zaczniemy dosyć nietypowo, bo nikt chyba się nie spodziewał, że ta karta się pojawi. Chłopska milicja. Tak jest, moi drodzy. To jest pierwszy tekst. Już wam puszczę. Top 10, czyli od 10 miejsca zaczynamy. Zapomniałem powiedzieć, to jest miejsce 10. Uważaj, mam gęś i nie zawaham się jej użyć. Przechodzimy do 9 miejsca. Geralt w każdej formie, czy to Geralt Igni, czy to Axie, czy to Irden. Teksty są takie same. No i tutaj zastanawiałem się nad dwoma, bo dwa mi się zawsze podobają. I bym posadził, że tak powiem, na 9 miejscu. I to jest tak. Moi drodzy, to jest pierwszy tekst. To twój zły dzień. To zawsze budzi we mnie grozę, wkurzam się jak duża jednostka padnie. I to. Nienawidzę portali. Generalnie Geralt na miejscu 9. Przechodzimy do kolejnego miejsca, moi drodzy. Tym razem Rębacze Screenfield. Tekst, który mi się podoba, to jest właśnie ten. Starych druhów nie poznajesz? Myśmy są Rębacze Screenfield. Niektórych ten tekst denerwuje, niektórych ten tekst rozbawia. Ja akurat bawi zawsze jak to słyszę. Przejdźmy do kolejnego, 7 miejsca. No i kolejne miejsce, przed nami Alzur. A tekst, który mi się najbardziej podoba z tego Alzura, to już wam dam do usłyszenia. Piorun dla ciebie i piorun dla ciebie, piorun dla każdego. Zawsze to bawi. Tutaj Alzur by wszystkich piorunami obdarował. Przejdźmy do miejsca 6. Jest to Ziggy Roivant. No i tutaj miałem ciężki wybór, bo mi się w sumie dwa teksty podobają. Już wam dam do przesłuchania. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. No i drugi to jest... Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. To dwa teksty, ale jakbym miał wybrać, to ten pierwszy, który słyszeliście, bym dał do top 10. Następne miejsce jest 5. I 5 miejsce, tak jak wspominałem, Krwawy Baron. Drodzy, tekst, który mi się podoba, to jest też znany z Wiedźmina 3. Ho, ho, ho! Mamy bohatera! A potem bójka między Geraltem i Baronem. Świetny tekst, podoba mi się, zawsze mnie to bawi. Szkoda, że mało grywalna karta w tej chwili. Miejsce 4 należy do Anguleme. Drodzy, no i tekst, który tutaj mi się chyba już mam. On to jest dokładnie Wychodkiem. Przychodzi kiedyś taki czas, gdy trzeba srać albo oswobodzić Wychodek. Nie wiem jak was, ale zawsze jak słyszę ten tekst, to gdzieś tam się lekko uśmiecham. Przejdźmy do top 3. No i miejsce 3 należy do brązowej karty 4 prowizyjnej z 4 siłami Wróżbitka. Generalnie miałem dylemat nad dwoma kwestiami. To jest pierwsza. Jak nie urok, to sraczka. Wszystko mam w ofercie. I drugi tekst. Fortuna kołem się toczy, dopóki się koło z ośki nie wypierdoli. I tutaj bym postawił na ten drugi tekst na top 10, top 3 aktualnego podium, więc wydaje mi się, że to są dosyć fajne teksty z Bitki, a rzadko grywalna karta ostatnimi czasy. Znaczy w ogóle chyba tak naprawdę. No to top 2, moi drodzy, to będzie Azar Javed, a jego tekst to jest... Sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Dokładnie, i tu się z nim zgadzam. No i na pierwszym miejscu myślę, że się spodziewacie, co to będzie. No i miejsce pierwsze w moim subiektywnym rankingu to jest Vilgefortz.
Zawsze jak słyszałem jeszcze przed nerfem ten tekst, to zawsze mnie ciary przechodziły albo wkurzenie, albo radość, bo zależy po której stronie. I to jest... Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Tak jest, to jest dokładnie ten tekst. Na top 1. Jeden z lepszych tekstów w tej grze. Dajcie znać, co według was powinno być w top 3, w top 10, jakie wy macie swoje teksty. Napiszcie w komentarzu. No i wiadomo, zostawcie łapkę w górę oraz subika. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej.